Hej, witajcie z tej strony, Antek Kaluch, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam 10 najlepszych kill-offów w Fortnite. Będzie to drugi taki odcinek na moim kanale, ale pierwszy był już około rok temu, a od tamtego czasu wiele nowych kill-offów pojawiło się w grze. Możecie też nie wiedzieć, ale do jakiegoś czasu posiadam swój kod twórcy, więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć, możecie wpisać kod dyry podłoga Antek Kaluch w sklepie. A teraz zapraszam was już do oglądania. Na 10 miejscu jest kill-off Czaszkosa. Pojawił się on w grze przy okazji Halloween wraz ze skinem Czaszkownika i Czaszkowniczki oraz lotnią wykopany wycieczkowiec. Posiada kilka styli, można go było kupić za 1200 fotolców, a w sklepie będzie prawdopodobnie w kolejne Halloween. Kolejny kill-off to Krawędź Szczeliny. Można go było zdobyć przy wyzwaniach Drifta, więc osoby, które nie mają skina Drifta, już tego kill-offa nie zdobędą. Gdyby nie to, że jest w zestawie z tym skinem, prawdopodobnie byłby wyżej. Ósme miejsce zajął zbierak o nazwie Wizja. Pojawił się on w sklepie wraz ze skinami Koronka i Paradox oraz lotnią Równowaga. Kosztuje 800 fotolców, jest niewielki oraz niezbyt głośny, więc nie powinien on przeszkadzać w grze. Na następnym miejscu znajdziemy kill-off Sopel Lodu. Jest czasami w sklepie i można go kupić za jedyne 500 fałdolców. Pierwszy raz pojawił się w okresie zimy w trakcie eventu 14 dni Fortnite. Na szóstym miejscu znajduje się kill-off Różowy Flaming. Można go kupić za 1500 fałdolców, a w Fortnite jest już dosyć długo. Piąte miejsce to kill-off Żniwiarz. Można go było kupić za 800 fałdolców. Pierwszy raz sklep pojawił się w drugim sezonie, a potem nie był dostępny przez długi czas, przez co bardzo mało graczy miało ten zbierak. Jednak pojawił się on ponownie na Halloween, a wtedy bardzo dużo osób go kupiło. Kolejny zbierak to Tęczorożec. Można go kupić czasami w sklepie za 1500 fałdolców. Jest w zestawie ze skinami bombowe barwy i barwny strzelec oraz lotnią barwny balon i drugą lotnią jeździć tęczy, która była dostępna w trzecim sezonie za 15 stopień karnetu bojowego. Na trzecim miejscu znajduje się kill-off o nazwie Szczękacz Junior. Można go kupić za 1500 fałdolców. W zestawie jest ze skinem Szczękacz Senior i lotnią laserowy Szczękacz. Co ciekawe, jest złota lotnia, a takich Fortnite jest 6. Drugie miejsce zajął kill-off Ninjaulik. Jest dostępny w sklepie za 800 fałdolców. Wygląda prosto, ale jest naprawdę fajny. Sam go posiadam i polecam go kupić. Oczywiście z kodem DIRIANTEKALU. I na pierwszym miejscu znalazł się kill-off o nazwie Garniec ze złotem. Można go kupić za 1200 fałdolców, a jest w zestawie ze skinem Sierżant, Koniczynka i malowaniem Szczęściarz. I to na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. Do zobaczenia i cześć!